Pismo Święte mówi, że wyznanie jest bardzo ważne. Nasze życie jest wyznaniem, ale również słowa, które wypowiadamy, są bardzo ważne. Dlatego chcę zapytać się o trzy rzeczy, które każdy z nas może odnaleźć w Piśmie Świętym, a które są absolutnie podstawowym wyznaniem tego, że należymy do Jezusa. Pytam się teraz brata Józefa. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak. Czy wierzysz, że umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał dla twojego zbawienia? Tak. Czy ślubujesz być mu wierny do końca swojego życia? Tak. Na podstawie wyznania wiary, jako sługa Kościoła, chrzczę ciebie, bracie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Halleluja! Halleluja! Chcę teraz pytać się brata Jana o te same rzeczy. Drogi bracie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak. Czy wierzysz, że umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał dla twojego zbawienia? Tak. I ślubujesz być mu wierny do końca twojego życia. Na podstawie jego wyznania chrzczę go w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. O te same rzeczy zapytam się teraz siostrę Agnieszkę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy wierzysz, że umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał dla twojego zbawienia? Czy ślubujesz być jemu wierna do końca swojego życia? Na podstawie jej wyznania chrzczę ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcę teraz zapytać również o to siostrę Jadwigę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak. Czy wierzysz, że umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał dla twojego zbawienia? Czy ślubujesz być mu wierną do końca swojego życia? Tak. Na podstawie twojego wyznania chrzczę ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. My w dalszym ciągu z ogromną radością będziemy robić to samo. Ze względu, że są bliżej nas, no to będę chcić ich też w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i również też siostra Ewa. Czy ty wierzysz, że Pan Jezus Chrystus przeszedł w ciele, umarł na krzyżu za twoją grzech i zmartwychwstał, aby zdać ci życie wieczne, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożego? I ty ślubujesz z całego serca, by służyć Jezusowi Chrystusowi na wieczność? Amen. Według jej wezwania, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, ochrzcim cię. Hallelujah. Piłaś troszkę wodę? Widzisz? Widzisz? Na rady? Paweł, ty wierzysz, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożego i że przyszedł, stał się ciałem i umarł na krzyżu za twoim, za naszym grzechem? Ty ślubujesz, że będziesz służył Jezusowi Chrystusowi aż do końca swojego życia? Według jego wezwania, wiary, chcimy go w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Artur, czy wierzysz i przyjmujesz, że Pan Jezus Chrystus Syna Bożego i przeszedł w ciele, umarł na krzyżu za twoje, za nasze grzechy, zmartwił za nasze zbawienia? Wierzę. I ślubujesz służyć Jezusowi Chrystusowi aż do końca swojego dnia? Ślubuję. Amen. Według jego wezwania. I chcimy go w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Halleluja.
Trwajcie z tym teraz, proszę. Trwajcie z tym teraz. Halleluja, chwała Ci, Panie. Pewnie trzeba będzie Idę. Tak, Panie Jezus Chrystus, dziękujemy Ci z całego serca, Panie Jezus, że przeszedł na ziemię, stał się człowiekiem, aby ratował każdego z nas, aby wykupił nas od grzechu, aby zdał nam przebaczenie życie wieczne, Panie. Wszelka chwała ma być dla Ciebie, Królu. Z całego serca dziękujemy Ci, Królu, za wszystkich, każdego z nas, za ten piękny dzień, za tych osób, które zostali ochrzczone. W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego przyjmuj wszelka chwała, uwielbienia i dziękczynienia za Twój Kościół, za Twoje ciało, które jest samą głową, Panie Jezus. Z całego serca, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, dziękujemy Ci za łaskę, za miłość i za miłosierdzie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochany Ojcze, ja Tobie bardzo dziękuję za to, że jesteś tu na tym miejscu i widzisz, Panie, serca ludzi tych i nas wszystkich. Dziękuję Ci, że możemy mieć radość w posłuszeństwie, że nie musimy bać się Twojej świętości, ale chodzić Twoimi drogami, wzrastać i wyczekiwać z tęsknotą na dzień Twojego przyjścia, Panie Jezu. Dziękuję Ci za każdą osobę i modlę się, aby reszta tego dnia była chwałą dla Ciebie i takim zbudowaniem dla nas wszystkich. Bądź, Ojcze, wywyższony w imieniu Jezusa i przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Zapraszamy Was.